Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z... oczywiście GTA, jest to oczywiście GTA, seria historia GTA i oczywiście zagrajmy w Grand Theft Auto 3. No i okej, nie przedłużając, lecimy sobie na kolejną misję do naszego kolegi z literką D i już wiem, że się nazywa, wiem dzięki wam, że on się nazywa Donald Love. Tylko, że nie mam pojęcia za bardzo kto to jest, no ale wiem już jak się nazywa, to jest coś, prawda? O fuck, no panie władzo, to był przypadek, przysięgam. Proszę mnie zostawić, dziękuję, ja tamtego człowieka przypadkiem. No nie no, Boże, i co za debil jeszcze mnie tak przywalił. No. Ty mi tutaj stój, mordo. Masz strasznie słabą sterowność. Znaczy, to auto jest strasznie słabo... Słaby ma strasznie skręcanie, bardzo chce się wywrócić nawet przy najdrobniejszym skręcie, a to nie jest dobre. Dobra, dawać mi tutaj kolejną misję, kropla w oceanie. Brzmi ciekawie. What the fuck? In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. Okej, no dobra, no dobra. Czyli Boże, znowu łódź! Nie, ale za samolotem, o, to się robi ciekawie. Dobra, samolot jest zaznaczony na jaki kolor? Będę miał to tutaj napisane? Nie, ale samolot był bodajże na żółty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zresztą zobaczymy, czy tak jest, czy też nie. Chyba tak jest, chyba taki... No fuck! Ej, no za co wy tacy agresywni? Ja mam czas ograniczony, dopiero teraz zauważyłem. Fuck! Szybko trzeba jechać, policję zgubić. Proszę mnie zostawić, ja na nielegalu. Ciężkie jest życie ulicznego rapera, ale ja daję radę. Dobra, oto jestem. I lecimy po łódź. No, nie, stój prosto, Boże. Ej, no tutaj nie ma żadnej łodzi, Boże. Dobra, YOLO. YOLO! Fuck, nie tak to miało wyglądać. Ale YOLO to YOLO, nie przewróć mi się tylko. Dobra, walić to. Lecę z buta. No, dawać mnie tu. Jestem i chcę łódź, i chcę łódź. No dawaj, jedź. Teraz muszę tylko i wyłącznie dolecieć, albo... What the fuck, mam dalej czas ograniczony, to gdzie ja mam dolecieć przez te 19 sekund, znaczy się dopłynąć? God damn it, chyba nie zdążę. A nie, jest samolot. Ej, no przecież widzę ten samolot. No samolot jest w zasięgu, widzę przecież, nie? Co mam to pozbierać? Samolot wrzucił jeden z 6 pakunków. Może, ale wrzuć wsteczne na tym. Boże, on mi zrzuca cały czas te pakunki, ja muszę je zbierać. Ale mi je zrzuca beznadziejnie, stary, bliżej mogłeś tego zrzucić. Co? Za każdym mi gwiazdka rośnie? No i czemu ty znowu, stary, tak dziwnie płyniesz? Super, czyli skończę z 6 gwiazdkami? Na to wygląda, z 6 gwiazdkami skończę. A to oznacza, że będą czołgi, że będzie wszystko. I po raz pierwszy mam tak dużą ilość gwiazdek. Masz wszystkie pakunki. A nie, dobra, nie mam sześciu. Jak ten? A czy ja mogę wysiąść z łodzi? O, chyba mogę, chyba nic mi się nie stanie. Tylko żeby ta policja do mnie nie zaczęła nawalać.
Dobra, to było głupie, chociaż może skałacha. Zrobię ci cokolwiek? Fuck, za to oni mi coś robią. No jeszcze deszcz zaczyna padać, dobra, szybko, szybko, szybko do Stringera. O cholera jasna, teraz to ja się już ich na pewno nie pozbędę tak szybko. A na szczęście jest Stringer, czyli moje ulubione auteczko. Co? Co to jest za policja z kosmosu? Dobra, sami się tam wykoziłkowali, dobra, mamy cenne sekundy. Co za debil. Dobra, palić to, wysiadamy, 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 wysiadamy. Dać mi jakiekolwiek auto. Ja pieprzę. FBI, nie no. Pięknie, pięknie, jedziemy sobie samochodem FBI. Pięć gwiazdek, dobra, tego jeszcze nie było, tego jeszcze na pewno nie było. No stój, 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 stój. Dobra, 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 dojdę, dojdę, dojdę. Boże. Miałem 46 HP. No ja pierdzielę, czy wy to widzicie? Sekunda później bym umarł. Jakbym teraz umarł, to bym po prostu zabił tego typa. Za karę oddawaj, a dobra, nie oddawaj auta. W tych autach ktoś siedzi, czy niech się... Dobra, wolę nie ryzykować, mimo wszystko. O masakra, ja najpierw... Nie, nie biorę następnej misji, najpierw muszę sobie... Co? Oni mnie zaczęli gonić już takimi tymi? No to pozdrawiam. Najpierw sobie lecimy po jakiegoś HP, po jakieś HP. Policja, super. Lecimy sobie po jakiekolwiek HP. I później do amunacji, tak? Do amunacji po kamizelkę, bo inaczej szybko umrzemy, naprawdę szybko. Tylko amunacja, nie pamiętam, rzadko bywam w tym rejonie miasta, więc nie ogarniam tutaj mniej więcej, a do amunacji już wiem jak dojeżdżać, a teraz tutaj no właśnie jest problem. I naprawdę wielka szkoda, że nie mogę sobie mapy rozwinąć, no bo to by ułatwiło nam zdecydowanie wszystko, tak naprawdę. Nie do amunacji, nie tutaj, ale jestem już blisko. Do amunacji się jedzie tu i teraz w prawo. I lecimy w prawo i jest amunacja, tak, jest profesjonalny obrocik. Takie rzeczy tylko u Nexiomo, nie? Dobra, bierzemy sobie wszystko, co się da, kamizelkę łącznie na wszystko, mamy pieniążki, więc... Jakby teraz on zaczął do mnie strzelać, to by było ciekawe. Dobra, stoi jeszcze sobie tutaj to ładne odpisowane autko, stoi. To ja z chęcią zapożyczę. Dziękuję, dobranoc, proszę mi się usunąć z drogi i lecimy sobie na kolejną misję do Donalda. Miłość do miłosnego Donalda, do Tuska lecimy. No i takim autkiem to ja bym mógł jechać, czy tak również, ładne, ładnie skręca, szybciutkie. Takim autem się chce jechać, a nie jakimś gratem, który ci skręca w lewo jak chcesz skręcić w prawo. Dziękuję. No tylko był taki próbny strzał, czy działa? Działa, jak widać. Okej, dobra. Grand Theft Aero? Wielka kradzież powietrzna? Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authority seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Okej, dobra. Ciekawie się robi, na pewno ciekawie. Przez chwilę myślałem, że nie mamy zaznaczonej kropki, ale na szczęście mamy. Dobra, wsiadamy do naszego pięknego cheetaha i lecimy
Oh fuck this shit. A mam przejechać przez most? To trzeba mi było tak mówić od początku. Czy do trzeciego miasta mam dojechać? LOL! Tak! Chyba trzecie miasto! LOL! Trzecie miasto! Tak! To jest tak czy nie? Bo teraz już nie wiem, czy mam się jarać, czy się mam nie jarać. Mam dostęp do trzeciego miasta, czy nie? Tak czy nie? Tak czy nie? Tak czy nie? Tak! 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 Oh yeah! Tutaj normalnie już jeżdżą auta. Mamy dostępik do trzeciego miasta, co wy na to? Stój! Nie, nie przewróć się tam. No dobra, szału nie ma, ale przynajmniej stoimy. Pożyczymy ogra, którym już nie lubię jeździć. Jak w Portland to było moje ulubione auteczko, to tak na starym to jest beznadziejne, a boję się myśleć, jakie będą auta w tej trzeciej dzielnicy. Mam nadzieję, że będą lepsze. LOL! Ale się załapałem. Życie na nielegalu. Widzieliście to? Ale miazga. Witamy Shorty Whale. Shoreside Whale. Shoreside Whale. Chyba tak. O cholera jasna, nic nie ogarniam totalnie, jak tutaj się jedzie. Czym? I zmienię sobie auto, bo tym to ja daleko nie ujadę. Uuu, tak. To jest jak na razie zwykły stringer, ale i tak się zaczęło obiecująco. Jeżeli taki zwykły stringerek tutaj podjechał praktycznie pod nas. Gdzie ja jestem? What the fuck? O, ale tu miałem podjechać. Samolot, czy ja mogę do niego wsiąść? Powiedzcie, wygląda na taki, na którego bym mógł wsiąść. Wsiąść, to znaczy się. Mogę, czy nie mogę? No czemu tu są same atrapy samolotów? Boże. To jest nie fair. Pewnie jeszcze nie da się go wybuchnąć. No i mówiłem, kurde, blaszka. Czy co, on podskoczył, czy co? Nie, nic się nie stało. O fuck, ja mam tylko 27 hapca. Oj, to tutaj będzie serio ciężko. Nie, nie tu. Fuck, nie tą stronę się obróciłem, to było głupie. Rzucanie granatami, jeżeli mam nie uszkodzić tego samolotu, też jest głupie. Snajpereczka będzie idealna. Z. Ej, ciśniem. Raz, dwa, trzy. Kolejny. Ale tutaj piękny headshotik padł. Run or die. Fuck, 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 fuck. Dobra, na tego sobie zaczekamy. Paczka powinna być nadal w samolocie. Zaraz zobaczymy, ale podjedziemy tam autem w razie czego, jakbyśmy mieli uciekać. Okej, dobra. Nie wierzę, mogę wsiąść do samolotu. Jak? O, w dupę, tu są samoloty. Firma budowana Plantatic Constructions. Okej, tylko jak się leci samolotem, powiedzcie w tym momencie. Dobra, to ja sobie opcje, sterowanie, zmiana klawiszy sterujących. I teraz tak, w aucie. No ja nie chcę w aucie. Ja nie chcę w aucie. No dobra, to będzie na pewno ciekawe. Ponieważ jest leciutkie jolo tutaj, widzę. Tylko jak ja mam tutaj, kurde, między nimi balansować? Jak ja mam polecieć w górę, ktoś mi powie? Dalej, dalej, samolot gadżeta. Nie, to chyba nie działa. Tu jest pas startowy, może na pasie startowym się rozpędzę. Ej, no ty powinieneś umieć latać, bo nie jesteś raczej tylko takim szybowcem. Chyba, że to też jest latające. Do ciebie też się da wsiąść, kolego, większy kolego. Mam nadzieję, że tak. Chociaż dobra, jednak nie. Wybaczcie, ale ja się tutaj pobawię. Tam są helikoptery, ale nie wiem, czy
tymi helikopterami się da latać. Dobra, lecimy sobie naszym Dodo i zobaczmy, czy ja się w końcu rozpędzę na tyle dostatecznie szybko, żeby móc wystartować. Dobra, ja zacząłem lecieć, ale to jest... leciałem przez 5 sekund. Aha, czyli to... Nie. Fuck my life. Dobra. Cholera jasna. Nie będę nic szukał, kurde blaszka, ja się idę tam z powrotem, bo muszę ogarnąć tamto i się pobawić tym. O, to jest, czyżby to było jakieś nowe auto, czy to jest Sentinel też? Nie, to jest zwykły Sentinel, tylko wyglądający jak banan po prostu. Tylko nie mam pojęcia, jak się tam dojeżdżało. I to jest problem. What the fuck, co ta limuzyna taka szalona? Dobra, trzeba teraz powoli ogarnąć życie i co, gdzie ja mam jechać. To są nasze priorytety. Czy tu się da wyjechać? Czy tu jest ten mościk? Nie, tędy jeszcze nie jechałem, więc nie ogarniam. Chyba tędy jeszcze nie jechałem, nie? Żebym się nie zbłaznił. Czy może je... Nie, bo to nie jest most. Uff! Fuck! Gdzie ja jestem, do cholery jasnej? Czyżby tutaj był hameryk, to ja sobie biorę hamerka. Tylko teraz się muszę jakoś stąd wydostać. W co? O co z tym chodzi, kurde blaszka, wywalone mam w to, ja nie robię żadnego zadania. Ja chcę stąd wyjechać, może jak w nic nie wjadę, to się... No przecież to policja we mnie przywaliła, Boże! Widzisz, a nie grzmisz. To jest woda? O, fuck! A to tutaj się strasznie łatwo da wrąbać w wodę. Dobra, chyba się zbliżamy mniej więcej, bo to było przy moście, więc zaraz powinienem ogarnąć mniej więcej... Jakby to tam dojechać. Ale mi słońce pali po gałach, god damn it. Może jestem debilem, jest ciemno za oknem, a ja mrużę oczy do komputera. No i kto znowu do nas strzela? A policja oczywiście ma to w dupie. A czy jak wysiądę ja z tego auta, to się coś stanie? O, bardzo dobrze. A w dupie mam to, wyścigi na hulajnodze. Ale żeś mi pojechał, bada się. Dobra, jesteśmy u góry. I teraz się chcemy dostać w lewo? Chyba tak. Ale może jednak niekoniecznie. Dobra, dzisiejszy odcinek się chyba... będzie nazywał zwiedzanie trzeciego miasta. Ale jeszcze mamy dużo czasu na zaliczenie jakiejkolwiek misji. Wow, ale żeśmy ścisnęli go. No i Boże, jesteśmy z punktu wróciliśmy do punktu wyjścia. God damn it, serio. Dobra, lecimy na kolejną misję, bo tutaj nie ma co się dłużej rozwodzić. Chyba, że chwila. Czy to nie było tu? Nie, to nie było tu. To nie było tu. To już teraz mogę powiedzieć. No czyli lecimy sobie po prostu na kolejną misję. Bo tak bez mapy, bez zaznaczonych tych wszystkich rzeczy niestety. No ubolewam nad tym, że w GTA 3 nie było jeszcze takiej opcji jak zaznaczenie sobie czegokolwiek na mapie. Albo po prostu, żeby były zaznaczone amunacje albo coś. No to byśmy tak szukali bez końca. Chociaż sekunda, dobra. Wiem, gdzie to jest. Wow, czy ja właśnie przyjechałem po jakimś aucie? Dobra, na szczęście wracając już ten, odnalazłem drogę, z czego się cieszę.
Proszę mnie przepuścić, dziękuję. I szukamy sobie auta, którym można... samolotu, znaczy się, samoluciku, którym można polecieć. Może trzeba kliknąć jakiś magiczny przycisk, który ten, chociaż wydaje mi się, że to był tylko taki, wyłącznie taki... takie bzykadło, skoro tam nawet było napisane, że uleciałeś 5 sekund, to... Tak mi się wydaje, ale nic nie gwarantuje. Nie ma żadnej broni, żeby nawet wysadzić sobie beczułkę czy coś. Czy my mamy tutaj jakikolwiek samolot? Niech ktoś mi odpowie. Cokolwiek, nic, serio, nic, niczym nie możemy polatać. What the fuck, co to był ten, taki był teren, takie ukształtowanie terenu było, czy co? A czy ja do tego mogę wsiąść? Wsiąść? Nie, nie mogę, szkoda. Szukamy dalej. Co tu robi policja? Helikopter, 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 powiedzcie, że mogę do niego wsiąść. No, wygląda realistycznie, błagam was, błagam was, błagam was, błagam was. Ukryta paczka, helikopter. No goddammit, czemu wszyscy mogą helikopterami latać, a ja nie mogę helikopterami? To jest nie fair. Tym mogę, tym pewnie też nie mogę. Jak nie mogę helikopterem, to nie mogę tak czy siak. No i elo, dobra, przynajmniej mamy nasze bzykadło. O ile mogę tą latać, kolego, no powiedzcie, że mogę tym polatać. Dodo, no jak tym gundwem latać? Czy tutaj może jest jakiś magiczny przycisk, który mi wyzwoli niesamowite zdolności latające czy coś? Ja to zaraz zobaczę jeszcze raz. Opcje, konfiguracja sterowania z... Dobra, więc tak. Klakson, wejście, wyjście, nie. Do przodu, no to dobra, to wiem. Podmisja, zmiana kamery, skok, sprint. Czyli chyba nic. Czyli chyba nic. Dobra, jolo, i tak jesteśmy już rozwaleni, nie? Ja latam. Nie, ja spadam. Czy może ja latam? Ja latam! Ja latam! Ja latam! Ja go w połę! Tylko błagam was, niech dole... Nie! No... Doleciałem... Jest! Boże! Wysiądź, 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 wysiądź! Nie no, brak mi słów. Nie skomentuję po prostu tego, co się właśnie stało. Brak mi słów po prostu do tego. Ale na szczęście rozbiliśmy się już w tej części miasta. Co oznacza, że możemy sobie swobodnie naszym Esperanto polecieć do... na misję, nie do domu, na misję. Dobra, do kogo tutaj teraz będę miał bliżej? Chyba do Reya. Tonight. Shake it up. Shake it up. Tell me that you lie. No Boże, nie, 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 nie. Never mind, never mind, nie komentuję po prostu. Ale no to z tym samolotem, z tym bzyczkiem, to już było jakieś przegięcie, totalnie, mówię wam. Nie spodobało mi się to. Czemu zawsze ja? Okej, no dobra. Co to nam tak pipczy tutaj? Co to się ktoś włamuje do banku, czy co? O, 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 bierzemy sobie auteczko. What the fuck, nie wierzę. Ktoś się samodzielnie rozbił. No, pierwszy raz widzę takie cuda. Policja, błagam cię, nie przystraj się do mnie. Dobra, nie przystraj się do mnie. Ale spokojnie.
Ja uciekam od razu. Boże, przez sekundę myślałem, że leci... że leci Robin Thicke, Blurred Lines. Bo było te takie... No, ten taki motyw, jakim się zaczyna Blurred Lines, podobnym. Oh yeah, mamy trzecie miasto, z czego się cieszę bardzo. Czy mamy już całe Liberty City odblokowane? Fuck. Trzeba się teraz rozpędzić i przywalić w tą karetkę? Ale pięknie się w nas walną. No chodź tu gdzieś, pojedź gdziekolwiek, ja cię i tak złapię. No rozpędź się, a ja sobie się również rozpędzę. I jak walnę, to zabiję. Dobra, ładnie siadł Damage. O fuck. Cholera jasna. Cholera, żaden nie wie. Uciekać. Uciekać. No Boże! Czy aż tak jestem głupi, że jadę prosto na słup i nie reaguję? Nie no, nie wierzę w to. Dobra, teraz już chyba raczej umrę. Mam dwie gwiazdki, nie mam żadnej broni i mam 29 punktów HP. Chyba, że jakimś cudem się mi uda tutaj gdzieś skitrać? Gdzie ja jestem? No jeszcze żadnego auta tutaj nie ma, Boże! Co to nagle opustoszało całe Liberty City z aut? Także tego nie. Lecimy sobie na misję do Donalda. Zdecydowanie nie lubimy Ray'a i jego misji. No. No i luksusowo sobie wyjechaliśmy, teraz lecimy do Donalda. Love. Na kolejną misję. Love. I'm in love. Na love. Lecimy sobie tam. Po pieniążki. Tylko ja nie wiem, czy ja przypadkiem nie zaliczyłem tamtej misji, gdzie wtedy leciałem z tym samolocikiem. I czy nie będę jej powtarzał? No nie wiem, szczerze powiedziawszy. Trochęśmy się rozbili. No Boże, co wy tutaj mnie tak wpadacie we mnie? Dobra, Esperanto sobie dał radę na zakręcie. Jesteśmy w dzielnicy ciapaków Bradford Point i dolatujemy sobie do oczywiście do Donalda. Ale jolo! Polatali. No i okej, Grand Theft Aero. Grand Theft Aero, czyli jednak musimy zrobić tą misję jeszcze raz. A myślałem, że to już koniec w sumie, ale jednak trzeba ich tam podszpiegować. Czyli jednak coś jeszcze trzeba było zrobić. Dobra, teraz trzeba tylko sobie wlecieć na most. Fuck, co to się wyrabia? Nie, wyjdź z tego auta, wyjdź z tego auta! Dziękuję, dobranoc. Jednak myślałem, że tutaj jest może jakiś tunel czy coś, ale nie to, nie to. Trzeba wyjechać tradycyjną ścieżką. Okej, opuszczają tam już, więc jest luksusowo. What the fuck, żelazne kwiatki.
Rośliny ze stali. Kurde, blaszka. You crazy idiot. Wyzywają mnie wszędzie. Nie lubią mnie w tym mieście. Dobra, tutaj już opuścili, więc swobodnie sobie możemy pojechać. No i okej, witamy w Shoreside Whale. Ale lecimy, driftujemy boczkiem. Wow, beczka. A jednak żyje. Bez drzwi. Klapa jeszcze mam. Jeszcze. Ale żyje. O, dobra, klapa zaraz już nam odpadnie. Jak na razie jest ok. Fuck. O cholera, ja nie mam żadnej broni. O cholera, tego to ja nie przewidziałem. She's on fire nam przygrywa, to oznacza jedno, że dzisiejszy dzień będzie dobrym dniem. YOLO, trzeba walczymy ciężarówką z ludźmi z karabinami. What the fuck? Co się stało? Niech ktoś mi to wyjaśni. Boże, no nie wierzę w to i musimy zaliczyć po raz kolejny misję, tak? Nie, ja się nie poddam, ja ją zrobię w tym odcinku. Ona musi być zrobiona w tym odcinku i to jest Elo i to jest potwierdzone info. To jest głupie, że muszę przelatywać sobie teraz z tego miasta, z powrotem do tamtego, żeby z powrotem przejechać tutaj. Powalone. Ale na szczęście już jesteśmy tu, a to oznacza jedno, że właśnie się nam rozwaliło auto. Czyżby tu był mostik? Tak, tutaj jest most i mostem chyba się też da tam dostać, więc sobie polecimy mostem. Przynajmniej spróbujemy. Mamy blistę i lecimy. Fuck, co przydriftowałem. Ale jest okej. Fuck, czemu mam taką kamerę beznadziejną w tym tunelu? O Boże, co to się wyrabia tutaj, to ja nie mam pojęcia. I co, ja przeleciałem już? Aha, dobra, zaraz wyjadę, zaraz właśnie wyjeżdżamy. Okej. Cofam to, co wyjeżdżamy czy nie wyjeżdżamy? Halo. Dobra, ja chcę dojechać nie do Portland, tylko ja chcę do... Nie chcę do Shoreside Whale, tylko chcę na Stoughton. Dobra, się jedziemy w lewo. Patrzcie, widzieliście, kurde, jaka komunikacja? Trzeba przyznać jedno, że Liberty jest naprawdę bardzo rozbudowane. Chociaż i tak nie jest to, dajmy na to, Vice City czy San Andreas, ani tym bardziej całe miasto, cały teren z piątki, bo w piątce to już jest po prostu masakra. Tymczasem ja chyba jestem z powrotem w Shoreside Whale. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wjechałem i wyjechałem w Shoreside Whale. Mhm, na to wygląda, że tak. No tak, definitywnie tutaj wyjechaliśmy, a to oznacza jedno, że ja już po prostu YOLO. I to już jest koniec, bo zanim bym tam dojechał, to bym z powrotem wrócił, pewnie bym zgubił znowu drogę. Nie ogarniam dlaczego i jakim cudem mi wyskoczyło, było napisane, że Southern Ice Island i
i Short-Sighted Whale są na tym samym, ale i tak mnie zaprowadziło gdzie indziej. Więc nic nie ogarniam. Teraz muszę... O, super, bosko, pięknie, nie no, wspaniale, ja pierdzielę. Dobra, wiecie co? To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Podobało, że tak, więc zapomnijcie o łapce w górze. No i na razie, cześć, chociaż szkoda, że ten odcinek jest taki pełny faili, no i że coraz bardziej failuje. Szkoda, bo pewnie gdybym wszystko szło po mojej myśli, to bym, nie wiem, był już dosyć dalej z fabułą. A tak to zajęliśmy chyba jedną albo dwie misje w tym samym odcinku. No a to dobry wynik nie jest. Ja się z wami żegnam, no i na razie, cześć!